Cześć, tu Marek i zapraszam Cię na szybki raport z Ekstraklasy. Wreszcie wróciła najlepsza liga świata, Ekstraklasa, nowy sezon, nowe gwiazdy, nowy sezon. Siłę potwierdzili Pucharowicze, Raków lekkie 3-0 z Jagiellonią, Zwoliński strzela dwie bramki. Kto by pomyślał, że on jeszcze umie strzelać bramki? Legia lekkie 3-0 z LKS Łódź, Pechard z hat-trickiem. Kto by pomyślał, że on jeszcze umie strzelać bramki? Lech trochę się pomęczył z Piastem, ale po bramkach Marchińskiego wygrali 2-1. Pogoń wygrała z polskim Wolfsburgiem. Ogólnie nudy nie było. Nawet w takim meczu jak Stal Mielec Krakowia. Normalnie to hashtag nikogo, a to bardzo ciekawy mecz się odbył. Nawet Zagłębie Lubin wygrało. Zagłębiem jest trochę tak jak z pracą zakładu usług komunalnych. Niby wszyscy wiedzą, że są, szanują ich pracę, ale nikt nie chce oglądać. Może w tym sezonie będzie inaczej? Największe rozczarowanie? Zdecydowanie Górnik Zabrze. 0-2 u siebie z Radomiakiem. Górnik pokazał, że jest chyba gorzej niż się ludziom wydaje w tym klubie. Największa niespodzianka? Po meczu Widzew Łódź, puszczenie Połomice. Kibice przyjezdni posprzątali po sobie śmieci w całym sektorze, jaki zajmowali. Niby to powinna być norma, ale u nas to niespodzianka. Jeszcze małe info ode mnie. Zacząłem grać na oficjalnej stronie w Ekstraklasa Fantasy. Trochę punktów się zdobyło. Ślisz najwięcej. No, ale jak się do składu wybiera Guala, który zdobywa 2 punkty, zamiast Pecharta, który w maksie dał 30, to zamiast szampana Marek wypije duszkiem herbatkę. Bez cukru. Dzbandzy mnie totalnie. Dobranoc.